Witamy serdecznie w firmie MG Volt. Mamy tutaj rower highbike'a. Jest zakończona właśnie konwersja. Jest tutaj duży bidon. Obudowa na sterownik. Sterownik jest w środku Katex Sinus 48V 30A. Bidon mamy duży z oferty MG Volt. 24,5 Ah na 48V. Jest tu oryginalna kaseta zostawiona. Obręcz Jumbo RMX 8523DB. Wzmocnione szprychy. Do pełni szczęścia została nowa obręcz tutaj zainstalowana z przodu. Również czarne szprychy. Opony zostały klienta, tak jak zgodnie z życzeniem. Mamy tutaj kolorowy wyświetlacz LCD 8. Jest on o tyle fajny, że wyświetla napięcie baterii. Mamy temperaturę na zewnątrz i temperaturę silnika i pobór mocy w watach. Wszystko jest na jednym ekranie, łącznie z trybami wspomagania. Klient również zażyczył sobie oświetlenie, więc takowe zamontowaliśmy. Mocna lampka. Tutaj mamy lampkę z tyłu. Także dzięki Darkowi z forum mamy fajne oświetlenie. Hamulce są ogarnięte, czujniki do hamowania wklejone do hamulców hydraulicznych. Wszystko śmiga, ikonka jest. Nic się nie zawiesza, nic się nie odklei, bo jak zazwyczaj są dokręcane do klamek magnesy, są wklejone czujniczki. Także cóż, mamy tutaj do wyboru prędkość maksymalną, jaką ten silnik osiąga. Jest to silnik 6T, także 45 na godzinę, około 90 km do 120 nawet z pedałowaniem zasięgu. Podejrzymy sobie jeszcze ustawienia przed wydaniem roweru, czy wszystko jest skalibrowane. Magnesy są, to jest ok. Ustawienia są, tempomat aktywny, pomiar temperatury aktywny. W tym momencie regen załączony. Jak jest regen, to i oczywiście muszą być blokady obrotu osi. Także są zamontowane. Tutaj się dało je ładnie przykręcić do zacisku. No i to były wcześniej obręcze białe. Z tyłu żeśmy wymienili na tą Jumbo. No i z przodu, żeby coś było fajnego, to jest obręcz DT Swissa. Dość dobrej jakości. Także w sumie ta przednia obręcz nie odstaje jakościowo od tylnej, także rower jest zrobiony, gotowy do jazdy w sumie w każdych warunkach. Jeżeli chcecie, żebyśmy wasz rower przerobili, to dzwońcie do nas, działamy i zaraz będą kolejne rowerki.